Bentleye zawsze były drogie. To tradycja, która sięga początków marki. Nowy Continental będzie jeszcze droższy. Ceny trzeciej generacji zaczynają się od 159 tysięcy funtów. Dużą część tej ceny pochłaniają koszty ręcznej produkcji. Efekty pracy firmowych rzemieślników do dziś przyciągają wymagających entuzjastów. Najlepiej widać to w tapicerni. Tu rządzi Lee Seely. Ma 18 lat doświadczenia i nadzoruje pracę 300 tapicerów. Najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Kocham swoją pracę. Oto pierwszy i zapewne najważniejszy etap. Zaczynamy od surowej skóry. Skóra to materiał naturalny, więc musi przejść gruntowną inspekcję. Każdy egzemplarz Continentala wymaga skór 12 byków do produkcji 250 skórzanych paneli. Zaznaczamy linie wzrostu, rozstępy, ukąszenia owadów i blizny. Nie muszą to być wcale defekty, to naturalne cechy skóry. Do wyboru jest 14 standardowych kolorów. Ale jeśli klient szuka czegoś wyjątkowego i go na to stać, możliwości są niemal nieograniczone. Wybór, jaki oferujemy klientom, jest ogromny. Może to być jasny róż, pomarańcz, błękit lub jaskrawa zieleń. Sam raczej nie wybrałbym takich kolorów, ale w gotowym aucie wyglądają fenomenalnie. Następnie skóra jest wycinana. Pracownik tworzy na komputerze szablon. Maszyna precyzyjnie wycina każdy kształt. Potem elementy trafiają do szycia. Oto nasza szwalnia. Mamy tu kilka linii produkcyjnych. Wszystko jest robione ręcznie. W pojemnikach znajdują się skórzane panele, które trafiają na kolejne stanowiska. Sharon zajmuje się właśnie obiciem fotela. Linie zostały narysowane ręcznie. To ważne, bo muszą być idealnie proste. Ten element będzie widoczny we wnętrzu, dlatego wymagamy absolutnej perfekcji. Świetnie wyszkoleni pracownicy zużyją 2,8 km nici. Szwy zostaną wykonane ręcznie i maszynowo. Tu wykonujemy około 310 tysięcy szwów. To tak zwany rąb w rąbie, nowy wzór, który wprowadziliśmy w Continentalu. Jedne panele są zszywane, a drugie sklejane. Obłożyliśmy element skórą. Użyliśmy materiału bardzo wysokiej jakości. Właśnie z tego słynie Bentley. Dzięki temu kierowcy mogą się rozkoszować luksusowym wnętrzem podczas długich podróży Continentalem trzeciej generacji. Jednak auto w cenie domu potrzebuje też mnóstwa mocy pod maską.
Półtorej dekady temu Bentley na nowo zdefiniował segment aut GT. Teraz firma potrzebuje nowego modelu, by dotrzymać kroku rywalom. Liczą się nie tylko design i technologia, ale również kunszt. Luksus i kunszt mają u nas długą tradycję. Witajcie w Crewe, mieście w północno-zachodniej Anglii, gdzie Bentley od 1946 roku ma swoją siedzibę. Fabryka zajmuje 520 tysięcy metrów kwadratowych i słynie z budowy silników W12. Tu powstaje bijące serce samochodu. W tym miejscu nowy, zmodyfikowany i niezwykle wydajny silnik budzi się do życia. Zaczyna się od montażu wału korbowego w bloku silnika. To pierwsza z 2600 części. W tej chwili montują tłoki. Wymaga to dwóch ludzi. Simon wsuwa je od góry, a Leon mocuje od dołu. Maszyna nakłada spoiwo na zmodyfikowany spód silnika. A mechanik wprowadza na miejsce górną część. Montujemy głowicę cylindrów, rozrząd, a następnie turbosprężarki. To kluczowe procesy produkcji. Niemal ukończona jednostka napędowa skrywa kolejny cud inżynierii. Oto silnik. Sześć cylindrów z jednej i z drugiej strony. Powiedzmy, że zjeżdżamy z autostrady i dojeżdżamy do wioski. Wtedy te cylindry pracują, a te są dezaktywowane. Widać tu rowki. Kiedy cały silnik pracuje, część wałka się przesuwa, wyłączając cylindry po jednej stronie i zmieniając silnik w V6. System odłączania cylindrów poprawia spalanie o 16% i umożliwia przejechanie 800 km na jednym baku. Sześciolitrowe W12 generuje 626 koni mechanicznych. Przy pełnej mocy pompa wody potrzebowałaby tylko 90 sekund, by wypełnić wannę. Gotowe silniki trafiają na stanowisko montażu układu napędowego. Pracownicy umieszczają i mocują skrzynię biegów. Następnie silnik z przekładnią są łączone z przednią osią i hamulcami. Tymczasem w innym zakątku fabryki nadwozia są lakierowane na różne kolory. Mamy 63 standardowe kolory. Dajemy też możliwość dobrania niemal dowolnego. Wybór jest ogromny.